Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie. Po raz 15 w grze Marvel Spider-Man jesteśmy po małym zajściu z negatywem i jego ludźmi. I kiedy wydawałoby się już, że straciliśmy jego trop, udało nam się odnaleźć jego auto. Cholera, oddech diabła zniknął. No oczywiście, że tak, to było najważniejsze, co było w tym aucie. Mówi Mary Jane Watson, zostaw wiadomość, a oddzwonię, kiedy tylko będę mogła. Co ty kombinujesz, MJ? Pewnie znowu coś na własną rękę. No niestety to jest ten problem z tą kobietą, że ona się prędzej czy później wpakuje w straszne kłopoty i nie będziemy w stanie nic na to poradzić. Poza oczywiście wyciągnięciem jej z tych tarapatów. Chociaż to też nie poszło nam ostatnio zbyt dobrze. O właśnie, jest już na miejscu. Stanisz mówił, że demony węszą za czymś na Grand Central. Ej! W takim miejscu. To jest Grand Central! Zadzwonić do Petera i powiedzieć mu, co robię. Chociaż nie. Na pewno kazałby mi wrócić do domu i siedzieć przy laptopie. Rozejrzę się tutaj i dam mu znać, jak coś znajdę. Boże, przecież tu tyle dobrych filmów miało swoje sceny najróżniejsze. Niech przykładem będzie początek K-Paxa, jednego z moich ulubionych filmów. Wszędzie pełno ekranów Oscorp. Jak na jakiejś firmowej prezentacji. A my gdzie idziemy? Mamy się poprzyglądać tym monitorkom? No tak. Linia inteligentnych pocisków Oscorp wyposażonych w opatentowane czujniki zmniejszyła liczbę przypadkowych ofiar na bitwę o ponad 94%. No super po prostu. Technologie militarne reklamowane na dworcu. Ameryka, ty się kurwa prosisz, nie? O, tu jest coś ciekawego. Niewidzialność staje się faktem. Spróbuj sam i zobacz, jak Oscorp każdego dnia... No grubo, przyznaję. Tu coś też ciekawego mamy. Rewolucyjny biowspomagacz Focus firmy Oscorp wzmacnia twój system nerwowy i pozwala ci na aktywne funkcjonowanie przez ponad... Dobra. Jestem szczerze wystraszony taką wizją przyszłości. Martwi mnie, co oni tutaj robią. Dobra, pokazał mi się punkt główny, fabularny i to jest... Taki oto sprzęt. Co to jest za sprzęt? Co on robi? Dystrybutor mikrobów Gaia uwalnia do atmosfery specjalnie zmodyfikowane mikroby, sprawiając tym samym, że rzeki i morza na Ziemi są czystsze niż w czasach prehistorycznych. Oj, ktoś się czai z tyłu. Lee! Przyszedł Lee. Pan Lee. MJ wie, że on jest tym złym? Będzie dla wszystkich, jeśli zachowacie spokój. Okej, czyli wie. Zrobicie, co każe. Policja! Tutaj! No i co? On sobie po prostu go zmieni. Nie! No, MJ, niestety masz go na sumieniu. No i zajęli setki zakładników. Szybko pozbyli się policji. I uwolnią wirusa. Gabinet burmistrza. Poproszę z panem Osbornem. Kto mówi? Człowiek, którego szuka. Czego chcesz? Masz być na stacji Grand Central za pół godziny. Tylko ty. Albo poleje się więcej krwi. Jestem ciekaw, kiedy w końcu zdradzą, jaki on ma problem. O! Dobra, w końcu powiadomiła Petera. Ubierz się ładnie, to jest jakiś ich chyba sygnał. Czy ja się mogę gdzieś ruszyć? Nie mogę. MJ, już lecę. Jesteś ranna? Nie, nic mi nie jest. Pośpiesz się. Pędzę na
najszybciej jak się da! Co ty robisz na Grand Central? Później ci wyjaśnię. Słuchaj, Lee zamierza wypuścić oddech diabła. Uciekaj stamtąd! Nie zrobi tego, dopóki nie zjawi się tu Norman Osborn. Czekaj! Lee musiał to zaplanować! Chce zrzucić winę na Normana i zmusić go do wypuszczenia oddechu diabła! Całkiem sensowny plan na jego pokręcony sposób. Dobra, jestem. Wchodzę do hali dworca. Powinienem na coś uważać? Na drony? Cholera, gdzie jest Spider-Man? Nie chcę umierać! Nie chcę umierać! Gdzie jest Peter? On mówi, że wchodzi, ale... Nie wiem gdzie. To jest jakiś dziwny jeden. Niech wezmą nasze pieniądze i nas zostawią. Wskaż zagrożenie. Uspokójcie się. A jak mam wskazać? Aha, okej, okay, dobra, tutaj. Całą okolicę patrolują drony. Spodziewał się, że przyjdziesz. Spoko, jestem w systemie wentylacyjnym. Widzisz jakieś bezpieczne wyjście? No to okiennice są w miarę bezpieczne chyba. Jest, jedno. W południowym zachodzie. Już lecę. A, jest faktycznie, siema. Jak podejdę bliżej, drony mnie zauważą. Widzisz tablet, na który patrzę? Obsługuję drony. Dasz radę go zwinąć? Tak. Jeśli ich czymś zajmiesz i nie dasz się zabić. Jestem gotów, powiedz kiedy. Dobra, jestem gotowa. Uwaga. MJ, dawaj. Ja nie mogę się jeszcze ruszyć, nie? Dobra, idź. Nie pozwolę robić z siebie mięczaka. Nie rób tego, stary. Szamtam go inszą. Czekaj! Uspokójmy się wszyscy. Ty! Porbani! Jestem reporterką. Mam bezpośredni kontakt z burmistrzem. Mogę sprawić, że się tu zjawi, kiedy trzeba. Jak? Najpierw... zostaw go. Masz ten tablet, czy go nie masz? MJ, ale spartoliłaś. W sensie, no dobra, rozumiem bohaterstwo i poświęcenie i w ogóle spryt, doceniam, ale... Kurde, no... Mogło być lepiej. Dobra. MJ jest bezpieczna, na swój sposób. Nie mogą mnie zobaczyć. Ups. A to nic, no to podajcie i tak. Czyli dalej część skradankowa. To nic, że Peter mógłby mnie po prostu przenieść na swojej pajęczynie od tak, jak tylko chce. Lecą drony. Drony, schowaj się. Masz jeszcze ten tablet? Tak. Lepiej się spędzać. Przeleciały i mnie zobaczyły. Dawaj. Czemu udajemy? Dawaj. Jeszcze chwilę. Udało się. Dobra, są w trybie spoczynku. Z oddechem diabła. Wrócę po niego. Nie, partnerstwo, pamiętasz? Pokłócimy się później. Jeśli im nie pomożemy, mogą zginąć. Ale ty też. Nie pozwolę na to. Nie. Sama się w to wpakowałam i sama z tego wyjdę. Jak to sama się w to wpakowałaś? No co za MJ dziwna. Nie podoba mi się to. Za dużo ich. No to się ich pozbądźmy. Po cichu. Nadal są za blisko. Łob! Czekaj się! Bierz go! Dobra, ale mogę bić się chyba teraz. Nie wiem, czy widzieliście, był znak kwadracika, który oznacza atak. Więc może spróbujemy faktycznie zaraz. Nie podoba mi się to. Za dużo ich. No to się ich pozbądźmy. Po cichu. Udało się. Bierz go! No i co?
Nie było znacznika, kiedy byłem przy typie. Zacząłem się odwracać i odchodzić, pojawił się znacznik. Odwróciłem się, żeby znacznika użyć, znacznik zniknął, koleś mnie zobaczyli, zginąłem. No. Jak tu nie być zawiedzionym? To się ich pozbądźmy. Cicho. Udało się. Bierz go! Bierz go! Cichutko, nic nie widzisz. Spróbuj rozbić tę grupę. Postaram się ich rozdzielić. MJ, wiedziałaś, że Lee tu będzie? Nie zupełnie. To znaczy? Czułam, że coś się wydarzy, ale nie coś takiego. Dlaczego nie powiedziałaś? Myślałem, że jesteśmy partnerami. Partnerzy sobie ufają, Peter. O czym ty mówisz? Ufam ci. Tak, kiedy siedzę sobie w domu z laptopem. Daj spokój. Możemy wrócić do ratowania miasta? Moglibyśmy. Fuck, widzę mnie tam chyba. Dobra, jestem. Fuck, tu jest jeszcze jeden. Już. Czekaj! No kto? Kto? Ej, nie widziałem jak rosną znaczniki. Myślałem, że jestem bezpieczny. Dobra, musimy chyba trochę poświęcić na to więcej czasu niż myślałem. Trochę więcej uwagi. Rozbić tę grupę. Postaram się ich rozdzielić. MJ, wiedziałaś, że Lee tu będzie? Nie zupełnie. To znaczy? Czułam, że coś się wydarzy, ale nie coś takiego. Dlaczego nie powiedziałaś? Myślałem, że jesteśmy partnerami. Partnerzy sobie ufają, Peter. O czym ty mówisz? Ufam ci. Tak, kiedy siedzę sobie w domu z laptopem. Daj spokój. Możemy wrócić do ratowania miasta? Teraz! Dobra, tego też wyciągniemy. Załatw go! Dobra, z tej strony jesteśmy w miarę bezpieczni. Tu mnie chyba nikt nie ściągnie. Sherry się. Bierz go. A tego mogę ściągnąć? Też by się przydało. No chyba nie szczególnie. Mandurian. Może musi trochę odejść na bok. Już. Zobaczcie, nie wiadomo w ogóle skąd. A, jednak. I co? I znika. Tak czułem, że będzie trochę to zafejkowane. No ale kogo to dziwi tak naprawdę. Dobra, jesteśmy. To wszystko są części dronów. Czy one mi się przydadzą? Już. Włączyć timer. O, to chyba. Chyba zapiekanka odgrzewa. Stary, tuż za tobą. Pewnie, że mi to zobaczy. Myślałem, że się wplączę w tłum. Ja zajmę się oddechem diabła. Wiesz, co robisz? Nie, ale nigdy wcześniej mnie to nie zatrzymało. Dobra, co widzi? Dobrze. Niebieski jest połączony z baterią. Żółty z wiatrakiem. Dwa niebieskie to bateria, a czerwony to wybuch. Dobrze. Najpierw musisz odłączyć przewody od baterii. Znajdź drugi koniec przewodów i odłącz je tam. Okej. Odłącz kable od baterii. Dobra, pierwszy wyciągnięty. Teraz drugi. Drugi to jest ten, co idzie tu do góry i tu. Co? Na liczniku jest nagle 30 sekund. Życie. Co dalej? Wiatrak? Tak. I ostatni, ale musisz się pośpieszyć. Dobrze, to teraz czerwony.
Udało się! Udało ci się! Wow! Tak. Teraz wydostańmy stąd ludzi. Przyda mi się pajęcza pomoc. Przyda mi się, bo ten koleś cały czas do mnie idzie, tylko mi mu stół zasłania. Trochę go zbagowaliśmy. Dobra, utoruję drogę. Spróbuj to zrobić cicho. Zrobi się. Cicho? O, przyjdzie z cicho. Na drzemkę. Oni nadal nie wiedzą? Dobra, jest spoko. Prześpij się z tym. No nie są zbyt kumaci. Kogo jeszcze mamy tutaj do zniszczenia, do ogarnięcia? Tu jest dwóch. Dobra, po nim. Dobra, leży. I jeszcze jeden many. Aj, od razu odskoczył. Panowie, spokojnie. Dobra, podleczmy się. No przecież... Przyklejony i tego pobijemy raz, dwa. Dobra, MJ, pora ruszać. Przyjęłam. Gdzie jest MJ? MJ, jesteście na zewnątrz? Tak, wszyscy bezpieczni. Dobra robota. Tak? Musimy pogadać, kiedy będzie po wszystkim. No, zgadzam się. Ale najpierw znajdźmy Lee i skopmy mu tyłek. Współczuję każdemu, kto nadepnie MJ na odcisk. Ciekawe, czy ja też to zrobiłem. Dobra, typ ogarnięty. On mi tu najwięcej problemów stwarzał. Dobity, naraz. Tego też dobimy. No dobij go, Peter! Aha. To super. Tego też dobij. Uwaga, kto jeszcze? Ciekawostka. Wiecie, że Grand Central ma największą piwnicę w Nowym Jorku? Czysto? Nieźle, co? Nie, można jeszcze by tam dwóch. Wcisnąć pół mostu brooklińskiego. Ha! Zgadza się! Dziś już takich nie robią. Klasyczna nowojorska zaradność. Czy ten wstanie? Nie, ten nie wstanie. Dobra, ktoś jest gdzieś na górze, tak tylko nie wiem gdzie. Dzień, ale muszę powstrzymać waszego stukniętego szefa, zanim zniszczy całe stąd miasto. Stąd gdzieś przyleciało. Pora tam, kończyć. Widzę. Okej, okay, tu porobione. Czy jest taki symetrycznie po drugiej stronie? Nie, ale tu jest na dole. Przyklejone. Lee planuje uciec pociągiem. Nie mogę mu na to pozwolić. Gdzieś stamtąd przyleciał. Widzę. Tu na końcu jeden stoi. Wejście na peron jest otwarte. Tam pewnie jest Lee. Dobra, koniec. Wow, jednak nie. Ale chyba nawet nie muszę się ze wszystkimi prać, tylko mogę po prostu od razu tutaj doskoczyć do pociągu. Nie ucieka. Nie ma tak łatwo.
Wreszcie. Sorry za obsuwę. Ten typ tak ma. Nie, tylko nie ten typ tak ma. Okej, nie udało się przed nim przeskoczyć? Okej, udało się go wpakować w wagon dalej. Dlaczego to w ogóle robisz? Spłacam pewien startłok. Pozyska moc i będzie nawalał mocami. Rozumiem. Aha. Na razie lepiej trzymać dystans. Nic z tego. Lepiej zaczekam na okazję. A, na boki. Dobra, już widzę. Zaraz się wyczerpię. Muszę działać zanim odzyska siłę. Dajesz. Chyba zaczyna się męczyć. A, czyli teraz do sufitu za każdym razem. A potem będzie pewnie mieszane. Dobra, odskok. To na bok. Muszę zaczekać na okazję. Znowu na bok. Znowu na bok. Znowu na bok. Znowu na bok. Zmęcz się, dobrze. Jesteś chory. Pozwól sobie pomóc. Okej, okay, to było efektowne. Ale moglibyśmy już przestać dostawać po mordzie, to byłoby super. Dokładnie tak. Do góry. Na bok. Do góry. Do góry. Na bok. Co teraz? Ach, to było na bok. To było do góry. Na bok. Do góry. Na bok. I lecimy. Nie chcę zrobić ci krzywdy. Nie zrobisz mu krzywdy. To już nie możliwe. A może jednak? Tego się chyba nie spodziewałeś, co? No i Liu smażony. Nie ma hamulców? Żaden problem. Nie takie rzeczy się robiło, co? Nie, nie wytrzymają. Razem zadziałało. Yuri, na 42 nadal trwają roboty? Będzie zamknięta jeszcze przez miesiąc. A co? Dobra, złapaliśmy. O, wow! Okej, okay, rozumiem zamysł. Szanuję. Dobra, on już odzyskuje siły. Następna stacja, więzienie. No, w tym stanie chyba jest... Może go pochwycić. Ale myślisz, że naprawdę trafi teraz do pierdla? No i co? Pewnie zgada się z Kingpinem w środku, bo i tak już ze sobą gadali. Wszyscy się jakoś wydostaną i wtedy się zacznie prawdziwy pogrom. To się zapowiadało na to od samego początku, że to więzienie tam po prostu... No, że dojdzie do jakiegoś buntu z ich strony, będą mieli jakiś szczwany plan ucieczki. No i zacznie się pewnie finałowy rozdział dzięki temu. Zabrać to do laboratorium. Jedziemy! Mówi Mary Jane Watson. Zostaw wiadomość, a oddzwonię, kiedy tylko będę mogła. Hej, to ja. Daj znać, to pogadamy.
Nie taki koniec! Okej. I jednak nie okej. Nad czym tu myśleć? Wiem ja też. No, Parker, po prostu przechodzisz sam siebie. O, tak myślisz? Co za emocjonalna chłosta. No cóż, Parker, łatwego życia to ty nie masz. To już wiedzieliśmy akurat od dawna. Udało ci się. Lee trafił do tratwy. Oddech diabła jest bezpieczny u Save'u. Co ty na to? Jak się czuję? A dużo masz czasu? Niewiele. Twoje heroiczne wyczyny to dla mnie masa papierologii. Ale dobra robota. Dzięki, Yuri. Tego mi było trzeba. Trochę wisiała jeszcze na słuchawce, zanim się rozłączyła. To było dość dziwne. Zadbałem moje miasto. Czas, żeby strażnik Spidey wrócił na posterunek. No dobrze, strażniku Spidey. Przy czym tak naprawdę mamy dużo rzeczy zrobionych. Tam mi się odblokowała jedna misja poboczna. Być może do niej się zaraz udam. Co? Czy tam przez chwilę pojawił się znacznik... Znajdźki kobiety kota? Nie, to niemożliwe, bo ja mam wszystkie zebrane. W każdym rozdziale. No nic. Dobrze, moi drodzy. Zrobiliśmy, co było do zrobienia. Potrzebny meldunek na temat sytuacji w Noho. Lee siedzi w pace. Czy oni są tutaj? Dosłownie tuż koło mnie? Na to wygląda. Dobra, dostała tutaj cała ekipa wesoła po mordzie. No, halo! Dobrze. Tego starczą byś mógł zgiąć. A już nie możesz, za późno. Aha. Ten jeszcze wlazł na górę, tak? Bo czemu nie? Dobra. Super, tego mi brakowało, dziękuję. Wyraz wdzięczności na twarzach ludzi z Sable to najlepsza nagroda. A może to zatwardzenie? Dobra, słuchajcie, moi drodzy, ja kończę na dzisiaj. W takim razie dziękuję wam bardzo za uwagę. Wytrzymajcie się ciepło i do usłyszenia już jutro o godzinie 13. A tymczasem zachęcam was do odwiedzania mnie na moim Twitchu, czyli twitch.tv/gg, co? twitch.tv/ctsg, albo na moim Discordzie, czyli discord.gg/ctsg. Pa, pa!